Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Bez kopyt nie ma konia. Kto nie słyszał tego powiedzenia? Na nieszczęście dla wielu przypadków to stwierdzenie jest w 100% prawdziwe. Dlatego właściciele koni z problematycznymi kopytami mają najczęściej trochę ciężej. Dzisiaj jednak poruszę trochę lżejszy i przyjemniejszy temat. Opowiem Wam o tym, jak na co dzień pielęgnować końskie kopyta, aby były w jak najlepszej kondycji, a koniowi było komfortowo. Po pierwsze, dokładne czyszczenie. Każdy wie, że do czyszczenia kopyt używamy kopystki, którą wygrzebujemy błoto i inne zanieczyszczenia z rowków. Aby zrobić to jak najbardziej dokładnie, warto mieć kopystkę ze szczoteczką po drugiej stronie, którą będziemy mogli usunąć wszystkie pozostałości zanieczyszczeń na kopycie. Nie skupiajmy się tylko na obrębie strzałki i jej rowków. Czasami na całym kopycie potrafi powstać błotna skorupa, która na pierwszy rzut oka wygląda jak jego część, a nią nie jest. Musimy zawsze to dokładnie sprawdzić. Po drugie, mycie wodą. Warto myć wodą kopyta regularnie, ponieważ jest to zdecydowanie dokładniejsze i pozwala usunąć wszystkie reszteczki zabrudzeń ze wszystkich rowków i dziurek, w których lubią się gromadzić bakterie. Dodatkowo moczenie kopyt nawilża je, co poprawia ich kondycję. Po trzecie, pielęgnacja strzałek. Strzałki niestety mają co do siebie, że lubią czasem gnić. Niektóre konie mają do tego trochę mniejszą, a niektóre trochę większą tendencję, ale chyba nie znam ani jednego, który nigdy w życiu chociaż trochę nie miał zgniłych strzałek. Jeśli chodzi o ten problem, to w szczególności należy zadbać o profilaktykę, czyli dobrą dietę, świeże, czyste podłoże, dużo ruchu, a także szybką reakcję w przypadku wystąpienia gnicia. Na rynku jest dostępna masa preparatów zwalczających gnicie strzałek, więc warto się w nie zawczasu wyposażyć, żeby później nie zwlekać z ich nałożeniem. Po czwarte, ruch po różnorodnym podłożu. Może Was to zaskoczy, ale to również jest dbanie o kopyta i ich pielęgnacja. Dzięki temu stają się mocniejsze, bardziej elastyczne i przystosowane do różnego, nawet trudnego podłoża. W tym celu najlepiej jest zadbać o różnorodne pastwiska, a także często regularnie wychodzić z koniem na spacery, na przykład do lasu. Po piąte, dobra opieka kowalska. Odpowiednie werkowanie lub w razie konieczności podkuwanie to absolutna podstawa. W dzisiejszych czasach konie niezbyt mają możliwość ścierania kopyt w tak idealny i naturalny sposób jak kiedyś, kiedy żyły na wolności. Dlatego właśnie musimy im w tym pomagać. Profesjonalny kowal dobrze zadba o kopyta, a także indywidualnie doradzi nam, jak my powinniśmy je pielęgnować na co dzień, by były w jak najlepszej kondycji. Po szóste, dieta. Myślę, że w tym temacie nie muszę za wiele mówić. W większości przypadków za to, jak wyglądają kopyta, odpowiada w głównej mierze dieta. Jeśli jest ona dobrze dobrana, to powinny być one w przyzwoitej kondycji. Niedobory zaś sprawią, że staną się one kruche, słabe, będą się łamać i wolniej rosnąć. Numer 7, czyli oleje, smary i tak dalej. Jest to tak naprawdę ostatnia rzecz, o której powinniśmy myśleć w kontekście pielęgnacji kopyt. Musicie wiedzieć, że posmarowanie olejem kopyt w złej kondycji nie pomoże, a jedynie zamaskuje problem i sprawi, że staną się błyszczące. Jest to jednak dobry wspomagacz, jeżeli chcemy o nie dodatkowo zadbać. Pamiętajcie, aby nie nakładać oleju na kopyta bez wcześniejszego namoczenia i nawilżenia ich wodą, ponieważ zamkniecie w ten sposób dopływ powietrza i wody do kopyta, czyli zadziałacie w sumie w drugą stronę. Stosując się do tych punktów, na pewno zadbacie dobrze o kopyta waszego konia i sprawicie, że będą w dobrej kondycji. To na pewno przełoży się na dobrostan zwierzaka, który Wam za to podziękuje. Z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że film był ciekawy i pomocny. No i co? Zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!